się tylko pytania. Może pan podziękować oczywiście. Jest pan na antenie. Pan profesor tak. Już słyszy. Tak, szanowny panie profesorze. Otóż reprezentuję Solidarność Rolników Indywidualnych, która trwała przed Urzędem Rady Ministrów 129 dni. To dzięki panu tam wytrwaliśmy tak długo. Dzięki panu doczekaliśmy się tej dobrej zmiany. To dzięki panu pod pana przewodnictwem powiedział, prawda, pan prezydent Andrzej Duda był dwukrotnie u nas, pan ojciec Rydzygi i w ogóle wielu znakomitości. Panie profesorze, gdyby nie pan, po prostu myślę, że tej zmiany dobrej mi nie było. To, co pan czyni w tej chwili, jako jeden, bym powiedział, z największych autorytetów w Polsce, na arenie krajowej, na arenie międzynarodowej, chwała, dziękujemy panu. Myślę, że w imieniu całego społeczeństwa polskiego, a tym bardziej całej polskiej wsi, mogę złożyć panu serdeczne podziękowanie. W ramach zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich jest olbrzymia szansa. Tutaj to, co pan profesor zauważa, prawda? Musimy wreszcie doprowadzić do takiej sytuacji, że my, Polacy, możemy i musimy odegrać decydującą rolę nie tylko w Europie, ale i w świecie. To pan jest przywódcą tego działania. My jako rolnicy, jako ta najniższa warstwa społeczna, wpisujemy się również to jako rolnicy z województwa łódzkiego. W ramach właśnie tego pańskiego działania chcemy stworzyć sieć produktów wysokiej jakości pod nazwą Polska Wieś, której będzie celem wytwarzanie, identyfikacja, dystrybucja i utworzenie marki wysokiej jakości polskich produktów, w tym owoców runa leśnego, płodów rolnych i wszelkiego. I tak, żebyśmy Bóg dał, abyśmy mogli się doczekać sieci naszych produktów rolnych polskich. Od widelca do stołu. Przepraszam, od wideł do widelca. Od początku produkowania. Panie profesorze, jesteśmy z panem i tak będziemy robić, aby to panu pomóc, aby pana wesprzeć, abyśmy wreszcie stali się prawdziwymi Polakami, prawda, którzy mają niepochyloną na kolanach do innych, prawda, ale po prostu z podniesioną przyłbicą. Pan jest przywódcą tego. Dziękujemy panu, panie profesorze. Dziękuję bardzo, panie Andrzeju. Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Wie pan, no, chyba przywódcą to nie jestem, bo dlatego, że Solidarność Rolników Indywidualnych ma swoje przywództwo i co się z tego bardzo, bardzo cieszę. Natomiast rzeczywiście byłem pełen podziwu dla państwa uporu i rzeczywiście wytrwałości. 129 dni pod kancelarią premiera państwo żeście tam stali. Ja pamiętam, że przychodziłem tam do państwa, uczestniczyłem w szach, ale ze mną również bardzo często przychodził pan poseł Dariusz Bąk, prawda, tutaj wielkie wasze zasługi, dlatego że żądaliście tych rzeczy, które są niezwykle istotne dla rozwoju polskiej gospodarki z punktu widzenia właśnie również i tego, aby się rozwijała polska wieś. Przecież wasze hasła, sprzedaż bezpośrednia, to jest to, co leje mi, powiedzmy, miód w moje serce, bo ta sprzedaż bezpośrednia to znaczy, że miejsca pracy będą tworzone w terenach wiejskich, a im więcej miejsc pracy w terenach wiejskich, im większe i godniejsze życie tych ludzi mieszkających w terenach niezurbanizowanych, tym bardziej bezpieczna Polska z każdego punktu widzenia, również z punktu widzenia środowiskowego. Potem, żeście jednak stali bardzo mocno w obronie polskich lasów i polskiej ziemi, żeście domagali się tego, żeby polska ziemia nie była sprzedana, przez te wszystkie wasze protesty, pamiętam tych waszych kolegów, którzy, powiedzmy, działali tutaj szczególnie na terenie zachodniopomorskiego. Pan senator Chruścikowski ogromne zasługi tutaj włożył również. Również wasze hasło dotyczące genetycznie modyfikowanych organizmów, prawda, to też przecież ta ostra walka, żeby GMO nie funkcjonowało w ogóle w terenach
wiejskich. To ja chciałem panu podziękować i państwu podziękować za to, że żeście tak wiernie trwali przy tym i były rzeczywiście tego sukcesy. No, tu zapraszam 9 września, bo również państwo jesteście, z tego co wiem, prosiliśmy was o udział, żeby wziąć udział w tym takim dużym spotkaniu na temat żywność darem dla życia i zdrowia w świetle genetycznie modyfikowanych organizmów, gdzie będzie promocja polskiej żywności, a również tam na tym sympozjum spotkamy się z specjalistami, lekarzami, którzy będą mówili, jak ważna jest żywność i to dobra żywność, ta żywność pochodząca z polskich krajobrazów właśnie dla zdrowia i życia człowieka. Tam będą kardiolodzy, tam będą diabetolodzy, którzy będą głosili, onkolodzy, którzy będą właśnie mówili o roli dobrej żywności dla zdrowia człowieka. Także serdecznie, serdecznie zapraszam. No i jeszcze serdecznie dziękuję za miłe słowa pod moim adresem. Dziękuję bardzo. Radio Maria, proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Joanna Konkolewska. Ja jestem wdową po Krzysztofie Konkolewskim, który w 76 roku występował w obronie Puszczy Świętokrzyskiej. Puszczy Świętokrzyskiej, teraz zwanej Parkiem Narodowym Sieradowicko-Siekierzyńskim, nie ma. To nawet nie można, to tego czegoś, co pozostało, nie można nawet nazwać buszem. Wówczas, w tym 76 roku, wprowadzono 9-krotną rębność obliczonej na pniu masy drewna w zwykłych lasach. W rezerwatach tylko, mówię to w cudzysłowie, 5-krotnie. W związku z tym, kiedy wówczas minimalnym wiekiem, podam sosnę, było 120 lat, bo sosna dojrzewa w wieku 80 lat i tak jest z większością drzew, czyli porównując, dojrzały człowiek to jest 24 lata, a dojrzała sosna 80 lat. Obniżono wówczas ten wiek rębności na lat 60. I na tej zasadzie to działa. Również wprowadzono rzecz kuriozalną, jeżeli chodzi o lasy, wycinkę tego typu, żeby sadzone nowe drzewka miały przestrzeń około 10-15 metrów kwadratowych i w środku taka roślinka niby różyczka w cieplutkim ogródku. To jest antylas. Lasy przez to przetrzebienie, odmłodzenie przestały być normalnym ekosystemem. Las, dopóki nie dojrzeje, przestaje produkować tlen. Jest tylko producentem dwutlenku węgla. Nie zatrzymuje wilgoci. Wszędzie tam, gdzie następowała ta rabunkowa gospodarka leśna, zaczęło się stepowienie w Polsce. To już w latach właśnie w 76 roku było zauważalne. Teraz Polska jest ostatnia w Europie pod względem zasobów wód. To, że zmienia się klimat w ogóle na świecie, to również, owszem, pan profesor powiedział, że w innych krajach jest źle. Nie sprawdzaliśmy tego. Wówczas, kiedy jeździł do nieukaranych zbrodniarzy hitlerowskich, Niemcy szczycili się naturalnym swoim lasem. Nietkniętym siłą, nietkniętym ręką ludzką. Tylko tak, jak sam żyje. Dlaczego do Puszczy Jodłowej, którą Żeromski nazywał świętą, weszła zwójka? Bo właśnie wprowadzono tą rębność, wybiórkę poszczególnych drzew do wycinki. Zrobiło się ciepło, przestało i przez to weszło robactwo z wujka. Dopóki las jest
naprawdę zwarty, ciemny, gorący. Ale w Polsce takich lasów nie ma. W Radio Maryja był pan profesor od myśliwstwa. Z dumą powiedział, że już w okolicach Lublina aż 50-letnie drzewa. Dzieci, a nie las. To nie jest las. Oglądam teraz te zdjęcia po nawałnicy. Wszystkie te pnie wskazują, że te drzewa miały najwyżej 40 lat. To jeszcze nie, to na razie jest teren był, bo już ich nie ma, wiatr pokonał. To był na razie teren zalesiony, ale jeszcze nie było to lasem. Następna rzecz. Już konkludujmy dobrze, żeby... Halo? Halo? Tak. Konkludujmy, żeby dać szansę kolejnym słuchaczom, dobrze? Dobrze, ale jest jeszcze sprawa następna. Przy stepowieniu brak wody. Przecież jeżeli las nie paruje, zmiana klimatu, góry świętokrzyskie poza tym są rozbierane na kruszywo, na rzecz pod drogi. Najstarsze góry świata zamiast być chołubione, ochraniane, są rozbierane na kruszywo. To jest po prostu niszczenie Polski, niszczenie polskiego krajobrazu, a woda spod Bartka brana jest do zwykłego użytku, bo brana jest woda głębinowa. Wszędzie na świecie do użytku domowego jest brana woda z wód powierzchownych. A wody głębinowe są ochraniane. Dziękuję bardzo. Tutaj już zakończymy, tak żeby dać okazję do odpowiedzi i kolejni słuchacze, którzy też mają różne zapewne kwestie do przekazania. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Dziękuję bardzo pani Jannie za tą wypowiedź i za troskę o Góry Świętokrzyskie. No mogę powiedzieć, że tam jest Świętokrzyski Park Narodowy. Świętokrzyski Park Narodowy ma swoje prawa, swoje plany ochronne. Chcę powiedzieć, że rzeczywiście to jest wielkie dziedzictwo kulturowe, a związane między innymi ze Świętym Krzyżem i z Łysicą. I ta historia tego jest bardzo, bardzo bogata. Ja pamiętam sprawy Parku Narodowego. Tam była gradacja, wielka gradacja z Wujki Jodłowej. Wtedy jodła była zdecydowanie zagrożona w Świętokrzyskim Parku Narodowym. W tej chwili ten Park Narodowy jest poddawany tam tym zabiegom i z tego co wiem, Rada Naukowa wyraża się raczej w tej chwili pozytywnie o tym, co dzieje się w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Natomiast jeżeli chodzi o lasy generalnie w Polsce, to sprawa jest tego rodzaju i to mówię tutaj fakty, gdybyśmy patrzyli od 1945 roku, a nie jestem specjalnym piewcą tego, co działo się od 1945 roku do lat 90., to pomimo wszystko dzięki tej tradycji polskiej kultury leśnej jednak bezsprzecznie mamy lesistość większą zdecydowanie. W tej chwili mamy około 30% lesistości. Cały czas żeśmy rąbali te drzewa, jak pani mówi, ale tego drewna mamy w tej chwili zdecydowanie większe. Pozyskujemy mniej więcej około 60% tego, co nam przyrasta. W roku 1945 mieliśmy około 900 milionów metrów sześciennych drewna. W tej chwili mamy 2,5 miliarda metrów sześciennych tego drewna, które jest na pniu, a więc nie jest tak relatywnie źle. Odnośnie cały czas to drewno służyło człowiekowi, a lasów mamy więcej. Polskie leśnictwo jest uznawane jako z tego leśnictwa jednego z najlepszych na świecie. Mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, a mianowicie rąbano to drewno, jak pani mówi, polowano, zbierano grzyby, zbierano jagody, nie straciliśmy ani jednego z występujących gatunków, wręcz w porównaniu szczególnie z zachodnią Europą mamy eksplozję gatunków, które dawno już tam zginęły z mapy zachodniej Europy. A więc nie jest tak chyba najgorzej z tymi polskimi lasami, wręcz odwrotnie, te lasy polskie są według mnie bardzo dobrze zarządzane i są wzorem właśnie dla świata i ten wzór dla świata jest pokazywany. Tu całkowicie się z panią zgadzam, że ten wpływ i zależność między lesistością a jakością wody, prawda, i dostępnością do tej wody jest bardzo duży i w związku z tym
dobre planowanie przestrzenne, dobre użytkowanie również i zasobów leśnych w tym układzie pozwolnoleśnym jest niezwykle, niezwykle ważne. Także to nazwisko Konkolewska, Konkolewski, prawda, jest mi znane, to rzeczywiście no, było parę lat temu, ale ja też mam swoje lata, serdecznie panią pozdrawiam i życzę, no, żebyśmy się może spotkali w Puszczy Jodłowej i tą Puszczę Jodłową rzeczywiście to co nieco jeszcze pooglądali. Serdecznie pani dziękuję. Bardzo proszę. Radio Maryja, halo? No. Proszę uprzejmie. Kłania się Wojciech Oska z Karsina. Bardzo mi się podoba audycja. Słucham z wielką uwagą już od 7:00 i mi się jeszcze chciałabym, żeby szanowny ojciec przypomniał, że to jest też dar Boży, że nad każdym chlebem, chociaż jest pokrojony, żeby zrobić krzyżyczek, to jest też dar Boży. Prawda? Tak. Czy to wszystko? Tak. I życzę, no niech Maryja bardzo chroni naszego mówcę, który mówi. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Proszę, Radio Maryja. Halo? Halo, halo? Nie słyszę, może tu. Proszę bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Agnieszka Kraków. Ja bardzo dziękuję za tą audycję. No, a tak jeszcze odnośnie drzew. Chodzi mi tutaj właśnie o te zasoby drzewostanu w Krakowie. No niestety u nas tutaj są drzewa bardzo kaleczone i mówi się tam o prześwietlaniu, a są ścinane prawie wszystkie gałęzie. I to takie kikuty zostają. Więc no to jest niszczenie drzewostanu krakowskiego, gdzie w Krakowie wiadomo, że no ze względu na położenie oczyszczenie powietrza zależy od tych drzew. A gdy zapytałam, prawda, takiego pana z tej firmy, która to robiła, dlaczego niszczą te drzewa, to mi powiedział, drzewa powinny rosnąć w lesie, a nie w mieście. No, także no, ja chciałam zapytać pana ministra, jak to, czy to, kto to decyduje, jak to ma być. Wszystkie drzewa nam powycinają w Krakowie, no... Nie wiem, no, dlatego no, chciałam zapytać. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Agnieszko. Dziękuję. Proszę pani ministra. Dziękuję ślicznie. Odpowiedź dla pani Agnieszki. Oczywiście w miastach decydują się, no, tak jak w każdym samorządzie, na terenie własności samorządu decyduje samorząd o tym, co się dzieje z roślinnością. I tu muszę powiedzieć, że w wielu miastach po pierwsze nie ma planów, dobrych planów zagospodarowania przestrzennego, a plany zagospodarowania przestrzennego wymagają również tej zabezpieczenia jakby tego bezpieczeństwa środowiskowego dla samorządu, czyli infrastruktury zielonej i o tym powinien oczywiście decydować samorząd, wyznaczając te obszary, które są no, cenne z punktu widzenia właśnie funkcjonowania tych układów przyrodniczych w miastach. A więc jest to sprawa samorządu. No ta odpowiedź tego pana jest, no, ja bym powiedział, swego rodzaju no, karygodna, że w ten sposób mógł ten pan odpowiedzieć. Natomiast mówię odnośnie spraw zieleni miejskiej, o tym decydują samorządy i państwo no, macie prawo albo obowiązek i możliwości wybierania takich radnych i takich przedstawicieli, którzy będą realizowali państwa no, zalecenia, a z drugiej strony mówię obowiązujące pewne prawo, które nie jest przestrzegane. Prawo do tego, by tworzone były plany zagospodarowania przestrzennego, a w planach zagospodarowania przestrzennego jest miejsce na tereny aktywne, powiedzmy biologicznie, czyli tereny zielone. 22:45, pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Proszę, Radio Maryja. Cześć Boże, Darek. Cześć Boże. Cześć Boże, Darek z Warszawy. Ja mam takie pytanie odnoszące się do metanu i włączenia go do systemu ETS. Jak pan minister przyjmuje, jak konsekwencje tego, jak również za wpływ
odpadów, jak wiemy, biogaz składowiskowy jest drugim emitentem zaraz po kolejnictwie, jeżeli chodzi o metan. Dziękuję i przechodzę na odpływ. Dziękuję panie Dariuszu. Trochę kiepsko było słychać, bo ten sygnał zanikał. Ja nie zrozumiałem pytania. Zrozumiałem pytanie o ETS, czyli Europejski Handel Emisjami. Ja nie, tutaj nie, i dalej już było słabo słyszalne. Może by jeszcze raz pan, panie Dariuszu, spróbował się dodzwonić, bo pewnie tam w drodze, jak słychać w tle, był pan. A czy na tę pierwszą część? Ja mówię, o ile chodzi, jak oceniam Europejski Handel Emisjami, no z punktu widzenia, o ile dobrze zrozumiałem pytanie, ja bym powiedział, Europejski Handel Emisjami w gruncie rzeczy nie odnosi skutku z punktu widzenia zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze z punktu widzenia globalnego, a z drugiej strony ten europejski handel emisjami jest w gruncie rzeczy bardzo szkodliwy dla Polski. Dotyczy w gruncie rzeczy 6 działów produkcji, czyli produkcji szkła, papieru, cementu, stali, energii elektrycznej i ciepła. Jest troszeczkę restrykcyjne w stosunku do nas, dlatego że Polska w ogóle energetyka, ale również i właśnie te 6 działów produkcji oparte jest o polski węgiel, który jest stosunkowo wysokoemisyjny, a ponieważ dostajemy limity albo musimy kupić przydziały emisji na wolnym rynku, w związku z tym to zbyt mocno obciąża polską gospodarkę, a nie odnosi również skutku z punktu widzenia, nazwijmy to, zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Mam nadzieję, że ten Europejski Trybunał Handel Emisjami w układzie ETS-u zostanie co nieco zmodyfikowany w najbliższej perspektywie ze względu na porozumienie paryskie, które zostało przyjęte w Paryżu, a które będzie podstawą do polityki, nazwijmy to, energetycznej czy też klimatycznej świata w następnym dziesięcioleciu. Radio Maria, halo? Do polityki. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie Darku, teraz może trochę lepiej będzie słychać. Okej. Aleluja. Udało mi się dodzwonić po raz drugi. Niesamowite. Tak. Powtórzę jeszcze raz pytanie. Ponieważ planowane jest włączenie metanu do systemu ETS, a górnictwo jest bardzo dużym emitentem metanu do atmosfery, polskie górnictwo, jak również biogaz składowiskowy ze składowisk odpadów komunalnych, jakie to może nieść dla naszego państwa, dla Polski konsekwencje w związku z tym, że właśnie metan może zostać włączony do systemu handlu emisjami? Już odpowiadam. Po pierwsze... Dziękuję panie Dariuszu. Po pierwsze, to co pan mówi, są to dopiero perspektywy i dyskusja na ten temat. Natomiast generalnie jest dwa systemy. W tej chwili są opracowywane na szczeblu Komisji Europejskiej. To jest pierwszy jest układ ETS-u i drugi non-ETS-u. ETS dotyczy tych w gruncie czy 6 działów produkcji, o których powiedziałem, a non-ETS dotyczy spraw związanych z niską emisją, ze sprawami bytowymi i te sprawy są w tej chwili dyskutowane, natomiast Polska zdecydowanie broni własnych interesów po to, żeby móc się rozwijać gospodarczo i wykorzystywać do tego również własne zasoby energetyczne. Tutaj moim pełnomocnikiem do tego jest pan minister Sałek, który świetnie porusza się w tych układach europejskich i nie tylko europejskich, światowych, jest pełnomocnikiem rządu do spraw konwencji klimatycznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, Radio Maria. Halo. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzwoni Henryk z Nowego Jorku. Proszę, panie Henryku, słuchamy. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam ojca, witam panie ministra. Tak, czekałem, kiedy będę mógł się tutaj z panem ministrem skontaktować i ze dwa słowa zamienić. Panie ministrze, czy tak w kontekście tych protestów, prawda, w tych trybunałów i tak dalej, czy mógłby pan mniej więcej naświetlić, kto to organizuje, prawda, kto to organizuje, kto to opłaca, prawda, jak to było w przypadku tutaj protestu przeciwko zmianom ustawy w sądownictwie. Bo, wie pan, ci zieloni się pojawiają, gazety, prawda, i tak dalej. Cała Unia Europejska na tym sensie. Ja tylko chcę przywołać taki przykład, że dla przykładu
Ja akurat jestem z Gdyni, prawda? I w centrum Gdyni był piękny park starych ryb podlegających konserwatorowi zabytku. Ten park na podstawie sfałszowanego planu zagospodarowania miejscowego wycięto, prawda? Wycięto. Nie było żadnych tam zielonych protestów i tak dalej. Wiedzieli o tym konserwatorzy zabytku, wiedziały o tym władze i gdyńskie, i wojewódzkie, wiedziała prokuratura, nawet gdańskie CBA i nikt się nie interesował. A okazało się, że w to miejsce wycięto ten park lip, postawiono takie brzydactwo, tak zwaną szkołę filmową, gdzie jakiś tam oligarcha, oczywiście na układach z tymi organami administracyjnymi i innymi, uzyskał dopłaty z Unii Europejskiej 29 milionów w ramach tam projektów inwestycyjnych Unii Europejskiej. No i tam postawiono szkołę filmową, potocznie nazywaną przybytkiem gender. Jakby pan był tak uprzejmy, może pan, panie ministrze, wie, kto to organizuje i... No, ktoś to musi, prawda, za to płacić, że to idzie tak w świat, prawda, i ci ludzie się tam przywiązują i są. Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże, przychodzę na odbiór. Dziękuję, szczęść Boże. Szanowny panie, problem jest niezwykle istotny, ale na to pytanie jest mi niezwykle trudno odpowiedzieć, bo nawet o ile mam jakieś przypuszczenia, gdybym powiedział, kto to ewentualnie finansuje, no mogę się spotkać natychmiast z procesem sądowym. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że są sprawy, które są mocno sterowane, a te sprawy sterowane wymagają pieniędzy. Chcę tylko przypomnieć, że sprawa chociażby Rozpudy, tam również protestowali ludzie, wisieli na drzewach, w specjalnych namiotach podnoszonych, a więc specjalistyczny sprzęt również i wysokogórski. A więc było to swego rodzaju zawodowstwo. Nie przypuszczam, żeby to było robione tylko i wyłącznie z dobrego serca, a przypuszczam, że głównym celem, i chyba tak rzeczywiście było, było to, żeby nie wygrać sprawy związane z ochroną środowiska w Dolinie Rozpudy, a w tym kierunku, aby zablokować infrastrukturę północ-południe, infrastrukturę drogową, która miała ożywić Polskę Wschodnią, a która miała łączyć Skandynawię z Bałkanami i z Azją Mniejszą. Później pan Barroso powiedział, że nie ma problemu, pobudujemy to przez Białoruś i Ukrainę, będzie jeszcze taniej, jeszcze bardziej sprawnie, ale oczywiście Polska, rozwój Polski Wschodniej został bardzo mocno zablokowany. Także teraz niech pan zauważy, za mną taka organizacja jak Greenpeace na przykład potrafi jeździć w różne miejsca w Polsce i na świecie, prawda, protestować. No, myślę, że również ta organizacja posiada pieniądze z jakiejś tam z jakiejś dotacji czy coś w tym rodzaju. No oczywiście tutaj nie mam większego pojęcia, ale nie przypuszczam, żeby to tylko i wyłącznie wolontariusze jeździli po całym świecie. W tej chwili, niech pan zauważy, jest z jednej strony protest w stosunku do Puszczy Białowieskiej, jest to nagłośniona sprawa niezwykle mocno w całej Europie. Ja staję przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości 11 września tego roku. Komisja Europejska, komisarze podają mnie przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości za podobno wycinanie puszczy i niszczenie tej Puszczy Białowieskiej. Natomiast z drugiej strony ma pan w tej chwili Park Narodowy Bory Tucholskie, który jest totalnie zniszczony przez wichurę. Jakoś tam nie ma żadnych protestów, wszystko jest w porządku. Także swego rodzaju wybiórczość działań niektórych organizacji jest zdecydowanie widoczna. Natomiast kto rzeczywiście to finansuje, nie mogę powiedzieć, bo dokładnie nie wiem. Natomiast przypuszczam, że nie dzieje się to bez powodu. I coś takiego jako ekoterroryzm, jest to pewnie z jednej strony możliwość na życie, a z drugiej strony możliwość na działania po to, żeby blokować niektóre inwestycje, po to, żeby w innych miejscach te inwestycje mógł kto inny budować. Tego rodzaju posądzenia również są. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radio Maryja, prosimy. Nie będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze.
Ja chciałem, Darek z Tychów, witam. Chciałem pozdrowić pana profesora i cieszę się, że mi się udało w ogóle tutaj dodzwonić. Chciałem, powiedzmy, zadać takie dwa pytania. Pierwsze właśnie a propos tych protestów w Puszczy Białowieskiej. Kiedy wystawimy rachunek za te straty tym pseudoekologom lub Komisji Europejskiej, która się wtrąca w dalsze sprawy? No i drugie takie pytanie, bardziej natury łowieckiej. Co pan profesor sądzi na temat łuku jako narzędziu do polowań? Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Dariuszu. Pan profesor Jan Szyszko. Tak, protesty, kto wystawi rachunek za protesty w Puszczy Białowieskiej. Rachunki za łamanie prawa w Puszczy Białowieskiej są w tej chwili już wystawiane i z tego się cieszę. Oczywiście jest wielki opór tych, co protestują. Natomiast druga rzecz, no trzeba rzeczywiście wygrać sprawę w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. I jesteśmy przygotowani do tego, zresztą powiedzieliśmy, postawiliśmy to jako jeden z warunków, że w tej chwili straty, które oceniamy na terenie Puszczy Białowieskiej, są szacowane na poziomie ponad 3,5 miliarda złotych z punktu widzenia właśnie strat środowiskowych. Jeżeli chodzi o łuk, nie mam tutaj zdania na ten temat, natomiast no, jestem myśliwym również. I cała sprawa polega na tym, że o ile się decydujemy na to, żeby no, zabić, czyli bo polujemy, pozyskujemy, kontrolujemy populację, to trzeba to robić w sposób błyskawiczny, jak najbardziej efektywny po to, żeby... No, policja tutaj tak, na Saskiej tak jeździ, bardzo dużo straży jest i nie wiadomo po co to. Ale za przystankiem, właściwie może za murkiem jeszcze siedzą takie dwie żebraczki i pewnie piwo piją czy wódkę, ale same dziewczyny. No i straż czy policja podjechała i takie światła niebieskie, migotające. Także to przyjemnie jest, przyjemnie dla tych dziewczyn, ale takie prostaczki. Ja mówię, wcześniej przechodząc, tak sobie tu zakręcam Saska i z powrotem, mówię, siedzą tak jak pod kościołem żebraczki, a jeszcze się rozglądają, na ludzi się patrzą, nie? No to więc policja nie głupia i to zauważyła i spisała te dwie dziewczyny. Na kara na pewno, jak piją wódkę to. No, chciałem powitać pana ministra serdecznie i powiem, że miałem okazję dwukrotnie zadawać pytania, ale ponieważ wcześniej nie dostawałem odpowiedzi, więc pozwoliłem sobie zadzwonić jeszcze raz. Ja pana ministra pytałem i pytam o parki krajobrazowe, jednocześnie o tworzenie z parków krajobrazowych parku narodowego z najcenniejszych obszarów. Znam, ponieważ jeżdżę po Polsce i parki, wiele parków krajobrazowych znam tutaj na Mazowszu, w Otwocku. Także no, nie będę wymieniał wszystkich, które poznałem, ale są to naprawdę bardzo cenne i obszary. Pytałem pana ministra o tworzenie z tych najcenniejszych parków narodowych. Jedynie jaką odpowiedź otrzymywałem, to że jest to w gestii samorządu. Przy czym no, tą sprawą się także interesuję, czy tam wiem, że odkąd ta ustawa została zmieniona i jest to w gestii samorządów, no żaden nowy park narodowy nie powstał, no bo jasne, że są jakieś kompetencje lokalne i powiedzmy narodowe i to powinno być w gestii no nie lokalnej, ale narodowej, to tak jakby budowę autostrad przeznaczać samorządom, prawda? To wiadomo, że to nie powstanie, te parki narodowe, czy rozszerzane, czy parki, z parków krajobrazowych, parki narodowe, no
powinny być gestią narodową i także wiele artykułów na ten temat czytam, chociażby ostatnio czytałem w tym temacie w prawicowym Do Rzeczy rozmowę z doktorem Andrzejem Bobcem, który no podobne stanowisko także wymieniał przykład tego, że profesor prezydent Lech Kaczyński był za rozszerzeniem Parku Narodowego Białowieskiego o teren całej Puszczy. Także gdybym mógł poprosić, bo pan profesor Szyszko zapraszał mnie do swojego biura, które jest tu 200 metrów od miejsca, gdzie mieszkam. Ja byłem, zostawiałem swój numer telefonu, pan odebrał, ale niestety żadnego kontaktu nie było, więc tu nie mam niestety dobrego na ten temat zdania, jak to zadziałało. Gdyby pan profesor mógł się odnieść i tak no, z większym zaangażowaniem, no bo lasy państwowe no same całego problemu ochrony przyrody przecież nie załatwią. Muszą być parki narodowe, muszą być tworzone nowe parki krajobrazowe, także wiem, że jest no dużo jakichś wątpliwości, to oddanie samorządom no, nie załatwia sprawy. Samorządy, też było wiele audycji w Radiu Maryja, jak działają, że jest wiele niedoskonałości, także ostatnie wybory samorządowe przecież no, było wiele takich rzeczy niejasnych. Więc no, oddanie samorządom takiego tematu jak tworzenie, rozszerzanie parków narodowych, myślę, że nie załatwi sprawy. Co do Parku Białowieskiego, który także wiele razy odwiedzałem, bardzo lubię tam chodzić, mam tam rodzinę, to tu akurat jestem również przeciwny takim no, działaniom tych, załóżmy jak to nazywane jest, pseudoekologów. No niemniej jeśli jakiś wyrok Trybunału Europejskiego zapadł, no to uważam, że należy wstrzymać tą wycinkę i zaczekać spokojnie na rozstrzygnięcia. A to, co oglądam, czytam na różnych portalach, no to raczej wygląda na to, że trwa normalna wycinka. Zobaczą, musi tutaj tę rodzinę wcisnąć, tak. Rodzina nie ma racji bytu. Bo nie da ci ojciec, nie da ci matka. Czasy się zmieniły. Poza tym też dziady musiały tutaj wcisnąć dziadka i babkę, co też nie jest prawdą, bo ludzie, ja tu słyszę, że wujek umarł na raka, ciotka, matka, ojciec tutaj tej Oliwii na raka umarł. Dużo ludzi umiera na raka. Panie Dariuszu, także nie ma panie Dariuszu Moherowy, nie ma dziadka, nie ma babci, nie ma ojca, nie ma matki. A oni tak z uporem maniaka za wszelką cenę wciskają jakąś rodzinę. Oczywiście trzeba walczyć, ale naukowo i praktycznie rodzina nie ma racji bytu, bo widzicie państwo, przecież świadkowie Jehowy mają rodzinę, mają wujka, mają ciotkę w sali Królestwa Świadków Jehowy. Dziecko biegnie, oj ciociu, do całkiem niby obcej osoby. Jest potrzebna rodzina? Nie jest potrzebna rodzina. A u katolików jak jest? Za granicę jedzie do Londynu, do Anglii koniecznie, tutaj stąd, z Warszawy, z Żebracznicy Wielkiej, czy w ogóle z Polski jedzie gdzieś tam, bo myśli, że jest lepiej, a tam utrzymać się jest bardzo ciężko. No, także też nie ma rodziny, bo rodzina jest na rozstajach dróg. Także po co to kłamać, po co to kręcić, po co to salcesonować? No, też u nas stał rozpuszczalnik. Nie ma już, ja mówię, gdzieś to wsadziła ten rozpuszczalnik, a ona wsadziła w krzaki, bo jak piecyk grzeje, to może by wybuchło. Ja mówię, jak stoi za szafką i w domu, no to więc różne rzeczy się trzyma w odpowiednim miejscu. Nic by nie wybuchło, gdybyś sobie potem to zabrała. Pożar w takich drzewostanach przy dużym wietrze i dużej suszy. I tu chciałbym powiedzmy wspomnieć, ale można wejść w stronę internetową i podejrzewam, że tam ciężko zobaczyć, kiedy na terenie Puszczy
Nadnoteckiej w ciągu 8 godzin spaliło się 5,5 tysiąca hektarów lasu ze względu na to, że nie przestrzegano bezpieczeństwa właśnie publicznego z punktu widzenia pożarowego. Ale to jest ta sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy, które pan poruszył, bo pan mówi o Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Taki Mazowiecki Park Krajobrazowy funkcjonuje. Ja jestem wielkim zwolennikiem w ogóle parków krajobrazowych, gdyż one rzeczywiście dają możliwość i edukacji, i działalności w kierunku tego, żeby i chronić przyrodę, i to uchronić przyrodę dla potrzeb człowieka. Natomiast tu pan poruszył dwie rzeczy, a mianowicie rolę państwa i rolę samorządu. Co należy do państwa? Do państwa należy bezpieczeństwo ekologiczne państwa. A co należy do bezpieczeństwa ekologicznego państwa? Dobre dla każdego powietrze, dobre dla każdego woda i trwałość występujących gatunków. I w tym układzie, o ile państwo, czyli w gruncie rzeczy minister, ma do dyspozycji coś takiego jak 1/3 terytorium kraju pokryte lasami, gdzie odgrywa on decydującą rolę, gospodarkę wodną w układzie zlewniowym współdziałającym z przez planowanie przestrzenne, w tym również i parki narodowe, wtedy mogę zapewnić pana, że bezpieczeństwo ekologiczne państwa zostanie zapewnione. Natomiast druga rzecz to jest kultura wspólna ze środowiskiem, gdzie obywatele i samorządy powinny i uczyć się, i również kreować, i ponosić odpowiedzialność za to, co się dzieje. I między innymi właśnie parki krajobrazowe, które uważam za świetną metodę koncepcji zrównoważonego rozwoju oprócz Natury 2000, bo Natura 2000 jest również świetną metodą w układach nie tylko, powiedzmy sobie, leśnych i takich polnoleśnych, ale również i terenów otwartych. Jest jedną z najlepszych metod, powiedzmy, kreowania tej polityki zrównoważonego rozwoju, czyli korzystania z tych zasobów przyrodniczych po to, żeby te zasoby przyrodnicze istniały i żeby one służyły również człowiekowi i nie jego deprecjacji. Natomiast tu myślę, ja ciągle myślę, że jednak się spotkamy kiedyś, tylko no, w tej chwili no, jestem co nieco zajęty jako minister, prawda? Już nie jestem tylko i wyłącznie posłem, ale również i ministrem. I tu troszeczkę jest no, kłopot z moim czasem, ale chętnie się z panem spotkam. Chociażby z tego powodu, żeby no, omówić te sprawy, które są związane no, z jak gdyby podziałem kompetencji między samorząd a państwo. I tu no, bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedź, pan prezydent Kaczyński, to jest dezinformacja pewna, powołał specjalny zespół do spraw Parku Białowieskiego. Przewodniczącym tego zespołu był obecny dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, pan Konrad Tomaszewski. I ten zespół działał. Gdyby ten zespół rzeczywiście działał w tym, żeby, no, gdyby pan prezydent nie uznawał opinii tego zespołu, no to prawdopodobnie byłaby inna sytuacja niż zaistniała i taka, jaka rzeczywiście w tej chwili jest. A mianowicie ten zespół opracował odpowiednie dane i te dane zostały przedstawione panu prezydentowi świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu. No i nie słyszałem, żeby była podjęta decyzja inna niż została podjęta i o tym wielokrotnie mówił pan doktor Tomaszewski. Jeszcze raz chciałem, no, chciałem tu serdecznie panu Dariuszowi z Otwocka podziękować. Jesteśmy sąsiadami. Myślę, że się spotkamy. Natomiast ta dyskusja na temat podziału obowiązków między państwo a samorząd jest, powinna być, powiedzmy, taka jasno rozgraniczona. Jeszcze raz, bezpieczeństwo ekologiczne to jest państwo. Nie każdy musi się na tym znać, ale każdy musi mieć dobrą powietrze i dobrą wodę i trwałość występujących gatunków. Natomiast druga rzecz, samorząd, on powinien decydować o tym, w jaki sposób kształtować tą przestrzeń, a równocześnie, żeby ludzie bardzo aktywnie uczestniczyli w tych pracach. No jak się ten samorząd nie podoba, no to po prostu są wybory, zmienia się ten samorząd. Myślę, że pan Dariusz może również aktywnie uczestniczyć, zostać radnym i w tej mieć realny wpływ na
tą rzeczywistość na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Jeszcze raz chciałem powiedzieć, Parki Krajobrazowe to jest naprawdę świetna metoda ochrony i kształtowania układów przyrodniczych dla społeczeństwa lokalnego, dla zrównoważonego rozwoju. Tutaj z panem się troszeczkę nie zgadzam, pod jednym względem, żeby samorządy terytorialne nie mogły decydować i mieć jakiegokolwiek głosu odnośnie tworzenia różnych form ochrony, również i parku narodowego, dlatego że pierwsza rzecz, trzeba sobie zadać pytanie, jaki jest cel, co chcemy osiągnąć, a następnie później jednak skonsultować to z samorządami terytorialnymi. Nie ma możliwości zrozumienia wyglądu i funkcjonowania jakiegokolwiek zespołu przyrodniczego, chociażby takiego jak lasy, bez znajomości historii użytkowania tego terenu, bez znajomości mentalności tych ludzi, bez znajomości, powiedzmy, takich podstawowych chociażby działań z punktu widzenia w pewnym układzie historycznym. A jeszcze raz mówię serdecznie, myślę, że poprzez biuro w Otwocku jest pan w stanie się ze mną skontaktować. Bardzo proszę, zapraszam i jestem chętny do rozmów. Dziękuję bardzo. Aby nie wyjście katolickie. Także widzicie państwo, świadkowie Jehowy jak idą do ludzi, to oni muszą pamiętać, co kogo interesuje, kto na jaki temat rozmawiał, kto jaką broszurkę przyjął, żeby szczerze i uczciwie, a delikatnie do człowieka podejść, a nie na chama, za wszelką cenę, temat jakiś wciskać. Ja już mówiłam na temat dziadków. Nie, tu gadały całą godzinę, dwie godziny, że i o rodzinie. No jakie są rodziny? Że się biją, że się tłuką? Że ludzie obcy dopiero sobie pomogą, ludzie obcy stanowią tę prawdziwą rodzinę. To oni tego nie wiedzą. Po co oni kłamią w Salcesony? Terroryści przekazują informacje w świat, że jednak prawo łamią, czyli idzie zakłamanie i tak dalej. Natomiast tutaj jeszcze można by było nadmienić to słowo o samej Puszczy Białowieskiej, o tym, dlaczego się rozpada, bo tutaj wszyscy się skupiają na tej fazie końcowej, tak naprawdę, czyli to, co się teraz dzieje, czyli mamy około miliona drzew suchych świerków, około miliona suchych świerków i skąd to się wzięło, bo one są wycinane, bo muszą być wycinane ze względu na bezpieczeństwo, no nie można tego przecież zostawić, wszyscy to rozumieją. Myślę, że ekoterroryści też to rozumieją, tylko po prostu to nie jest jak gdyby wpisane w ich doktrynę, w to, co oni chcą osiągnąć, czyli uzyskać cały park, znaczy całą Puszczę Białowieską mieć parkiem narodowym. Natomiast należałoby się wrócić dużo, dużo wcześniej, czyli do roku 2008, wtedy, kiedy następowały pierwsze złe decyzje administracyjne zezwalające rozwijać się w zasadzie Kornikowi. Tutaj Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot dołożyła swoje 3 grosze, starając się być jak gdyby stroną w postępowaniu administracyjnym i dostała taką zgodę i to właśnie ona przy poparciu niewielkiego grona naukowego wywarła taki wpływ, że dzisiaj mamy destrukcję w Puszczy Białowieskiej, bo te brak zgody na usuwanie drzew trocinkowych, czyli na walkę z kornikiem leśnicy, takiej zgody nie uzyskiwali w latach 2008-2015, czyli 8 lat praktycznie kornik mógł się rozwijać. Dzisiaj mamy efekt tego, dzisiaj mamy skutek tych wszystkich poszczególnych decyzji administracyjnych, które były, to było kilkadziesiąt, o ile nie kilkaset różnych decyzji administracyjnych, które nie pozwalały leśnikom walczyć z kornikiem drukarzem. I tutaj jedna sprawa to jest ustawa odnośnie ekoterroryzmu, natomiast druga sprawa, którą chciałbym tutaj od pana ministra może usłyszeć, to jest jak w końcu, czy w końcu będzie jakieś, nie wiem, mamy straty w majątku Skarbu Państwa, tak? I to straty wielkiej wartości. Taki zapis pojawia się w kodeksie karnym. Wszczęte powinno być postępowanie z urzędu. Nic się nie dzieje. Bym się chciał dowiedzieć, czy będzie składany pozew, czy będą ścigani wszyscy odpowiedzialni za destrukcję Puszczy Białowieskiej. Dziękuję. Oddajemy głos panu ministrowi. Dziękuję bardzo. Widzę, że pan jest świetnie zorientowany w sprawach Puszczy Białowieskiej. To dwa pytania w gruncie, czy odnośnie strat majątkowych. No w tej chwili mogę panu powiedzieć, że sprawa jest w prokuraturze w stosunku
z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, dlatego że tymi decyzjami administracyjnymi rzeczywiście doprowadzono do ogromnych strat nie tylko w tym układzie, powiedzmy, nazwijmy to drewno, ale również w układzie siedlisk i to siedlisk ważnych z punktu widzenia Natury 2000. A więc taka w tej chwili jest sprawa w prokuraturze, żeśmy ją złożyli wspólnie z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych, no i czekamy w tej chwili na efekty, wiemy, że sprawa się toczy. Jeżeli chodzi o specustawę w sprawie ekoterroryzmu, no sprawa jest rzeczywiście bardzo ważna, ekoterroryzm rzeczywiście istnieje i to istnieje w stosunku do wielu działań, jest to swego rodzaju sposób na życie, ale myślę, że również i na sposób na kreowanie polityki, to na wysokim poziomie w stosunku do niektórych państw, niektórych inwestycji. I tu rzeczywiście zastanawiamy się, w jaki sposób tą sprawę no, spacyfikować, albo inaczej doprowadzić do tego, żeby na podstawie no, ustawy coś takiego jak ekoterroryzm przestał rzeczywiście istnieć. I są pewne również koncepcje w tym kierunku, rozważane są też pewne, no, ja bym powiedział, działania legislacyjne również i na szczeblu rządu. Ale również mogę powiedzieć, że ja jestem dużym zwolennikiem tego, żeby istniały różnego rodzaju organizacje, również i ekologiczne, ale te organizacje ekologiczne powinny być jednak no, wyposażone w pewną, przepraszam bardzo, w cudzysłowie wyposażone, ale posługiwać się pewną wiedzą i to wiedzą, właśnie wiedzą przyrodniczą, gdyż no, w tych sprawach niezwykle skomplikowanych, gdy dotyczy to spraw rzeczywiście przyrodniczych, to są sprawy niezwykle skomplikowane, no jest taka moda w tej chwili, że ten, co się na niczym nie zna, to może się nazwać wtedy ekologiem. Z tym chyba trzeba będzie rzeczywiście skończyć, to w jakiś sposób unormować dla dobra również i organizacji ekologicznych. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że no, dużą uwagę przywiązuję do edukacji, a właśnie z osobami, z którymi no, można rozmawiać, to są osoby, które jednak znają pewne prawa przyrodnicze, które znają gatunki, które znają historię użytkowania tego terenu, które potrafią to powiązać z miejscową ludnością, z mentalnością, z historią użytkowania tych zasobów przyrodniczych. I to powinno być to spojone jednak pomimo wszystko pewnym logicznym myśleniem, gdzie matematyka odgrywa dość dużą rolę. Także ślicznie panu dziękuję za ten głos w dyskusji i muszę powiedzieć, że no, na te dwa pytania straty mierzymy, również żeśmy zaanonsowali to w odpowiedzi na środek tymczasowy i żeśmy jakby zażądali pewnych gwarancji w stosunku do osób skarżących na poziomie jednak prawie 3,5 miliarda złotych. Dziękuję bardzo. Prosimy Radio Maryja. Halo? Proszę uprzejmie. Witam serdecznie, dobry wieczór, Kinga Morka z tej strony. Szczęść Boże, Pani Kingo. Szczęść Boże. Przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za te przemądre audycje, za Radio Maryja. Bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi. Pozdrawiam całe Radio Maryja. No i może ja tutaj nie będę mówić o puszczach, o kornikach, bo to już wszystko wiemy. Ja poruszę temat bardziej prozaiczny. Jak wiadomo, myśmy się wyprowadzili z Warszawy. Mieszkamy w bardzo pięknym miejscu. Małopolska to jest Beskid Wyspowy. No ale mamy ogromny problem. Na czym polega ten problem? Otóż wygląda to tak. Mój mąż, znana osoba, wiadomo, nie będę mówić, codziennie rano wychodzi z psem na spacer. Mieszkamy tuż obok lasu tutaj. To jest dla nas sprawą okropnie tragiczną po prostu i coś, z czym nie możemy się pogodzić. Bierze plecak i bierze ze sobą wielki wór na śmieci, 60-litrowy i idzie z psem i tak, chodzimy po puszkach, po butelkach, po wódkach, po winach, lasy totalnie tak zaniedbanych lasów, jak tutaj są, myśmy nigdzie nie widzieli.
i robią to ludzie, którzy mieszkają tutaj. My to widzimy. Co z tym fantem zrobić? Jak? My sprzątamy, ja się tego nie wstydzę. Bierzemy worki, chodzimy i zbieramy. Ale dzień w dzień jest to samo. Co robić, żeby te lasy wyglądały tak jak lasy na zachodzie? Brudasy. Tak jak lasy pod Warszawą. Co my mamy robić, jak reagować, ponieważ tu już dajemy znać wszystkim, ale ja nie wiem, mentalność ludzi, którzy tu mieszkają, nie chcę obrażać, absolutnie, to nie o to chodzi. Tylko dlaczego my Polacy sami brudzimy sobie we własnym domu? Dzień. To jest takie moje pytanie i jakby proszę o podpowiedź, co z tym fantem zrobić, bo naprawdę... No, pięknie tu jest, oprócz tego, co opowiedziałam. Dziękuję bardzo pani Kingo i ukłony pozdrowienia dla męża, który czasem wybrzmiewa także na antenie Radia Maryja. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Panie profesorze. Dziękuję ślicznie pani, dziękuję również, pozdrawiam serdecznie. Czyli Polacy są brudasami, proszę państwa, i dla mnie tam po prostu ktoś, kto nie widzi, w ogóle tenorów nie, nie ma świadków, i to trzeba brudzić. Go słucham. A tak żałuję, jest że tak rzadko, ale myślę, tam, gdzie nie ma świadków, Jezusa też Żyda, Żydzi chwycili, nie ma świadków, to trzeba go było do tej pory. W ciemności rzeczywiście jest pobić, moje marzenie. A potem to już przy wszystkich, bo jak go chwycili, jak już się jedno pewna, roześmiało, no, drugie pękło ze śmiechu, czwarte rechodówstwo uprawiało. Naszych rodaków, że no, naszych rodaków trzeba się wziąć do roboty, noszą, kupić sobie Biblię, bo to wstyd, no to żeby Biblii na oczy nie widzieć, o Biblii pojęcia zielonego nie mieć, rechodówstwo jednak uprawiać, kopyta w kieszeni trzymać sprawa, i po Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego spacerować spokojnie, jak gdyby nic. Politykę, nie stało, to przecież też nazwijmy to, śmiecenia, żeby nie opłacało się ludziom wyrzucać właśnie, czy pozostawiać tych pustych butelek w lesie, a opłacało się te śmieci jednak no, dostarczać do miejsca segregacji. I do tego też służy prawo lokalne, które powinno być, to jest prawda, również uzbrojone w dobre prawo na szczeblu państwa, które będzie wymuszało pewne procesy w tym zakresie. A więc pierwsza rzecz to oczywiście edukacja, z drugiej strony samorząd terytorialny, który powinien w ten sposób działać, żeby mieszkańcom tego terenu opłaciło się bardziej no, składować i segregować i dostarczyć do odpowiednich miejsc odpadki, niż rzucać je do Niemcy lasu. Bardzo. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam panią Kingę, serdecznie pozdrawiam męża. Szczęść Boże i do zobaczenia i do usłyszenia. Panie profesorze, to ostatnie 5 minut. Chciałbym także oddać panu ministrowi celem podsumowania. Może jest coś, co jeszcze także w pytaniach nie padło, na co warto zwrócić uwagę. Bardzo proszę. No, jedna rzecz, o którą chciałem tutaj, którą chciałem poruszyć, a mianowicie wprawdzie padło tu parę krytycznych uwag pod kątem powiedzmy Polski i Polaków, natomiast chcę powiedzieć, że jesteśmy unikatem w skali, ja powiedziałbym, europejskim i światowym pod względem użytkowania zasobów przyrodniczych. Do tej w ten sposób, żeśmy użytkowali te zasoby przyrodnicze widoczne w formie powiedzmy lasów, wód, pól, że w ten sposób użytkowaliśmy te zasoby przyrodnicze, że te zasoby przyrodnicze są w większości naszego terytorium, naszego kraju w idealnym stanie. A mianowicie, a ten stan tego środowiska przyrodniczego mierzy się rodzimymi, występowaniem rodzimych gatunków roślin, zwierząt. No i tej grupy, trzeciej grupy, która jest zachować, niedostrzegana, ale również grupy organizmów, a mianowicie ich grzybów.
pod tym względem jesteśmy unikatem i w tym zakresie mamy swego rodzaju misję do spełnienia w świecie, żeby pokazać, w jaki sposób można użytkować zasoby przyrodnicze. Pełno jest butelek, żeby te pełno śmieci, pełno puszek. Ludzie niektórzy zbierają to, inni się oglądają na nich, że to wariaci, że to biedni, że tak też lubią oceniać, bo oni bogaci, a ci biedni. To jest stara żydowska sprawka w ramach mafii żydowsko-watykańskiej. W zakresie, żeby użytkowanie nie da się tego również od tego uciec. Naprawę wielu strat, gdy nadaje nasze radio, to KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langston, Mekstra. U nas o takich sprawach. To, co dzieje się prawda? W tej chwili na świecie, a co chciałbym poruszyć i z tego powodu uważam, że Polacy mają ogromną misję do spełnienia, to jest zupełnie inna filozofia, która jest w tej chwili taka misja w kółko to samo.